Szanowni Państwo, cieszę się, że jesteśmy w komplecie. Oprócz tego, że później będzie bardzo miło, bardzo sympatycznie, to do rzeczy. Drodzy rodzice, zgodziliście się być rodzicami naszej pary młodej, a to nie jest bardzo łatwe przedsięwzięcie, a wy musicie uroczyście oświadczać, że na to wszystko się zgadzacie. Zgoda? W związku z tym jesteście pretendentami na idealnego teścia, idealne teściowe. Musicie tylko wszystko ślubować. I to, że tak powiem, całe przedsięwzięcie. Na pewno musicie się na wszystko zgadzać. A potem słowa dotrzymać. Drodzy rodzice, czy ślubujecie co tydzień przyjmować wasze dzieci na obiadkach niedzielnych składających się co najmniej z dwóch dań i deseru? Głośniej! Ślubujemy! A, i wszyscy słyszeli. Drodzy rodzice, czy ślubujecie udawać, że nie widzicie pajęczyn stosów brudnych gadów i walających się ubrań w mieszkaniu waszych dzieci? Ślubujemy! Czy ślubujecie każdorazowo dawać pokaźną wałówkę pysznego jedzonka, kiedy tylko poproszą was o to nasze dzieci? Ślubujemy. Czy ślubujecie nigdy, przenigdy, nie używać następujących zwrotów? Jak będziesz w moim wieku... Ślubujemy. I ja to się nie chcę wtrącać, ale... Ślubujecie? Ślubujemy. Bardzo ładnie. Czy ślubujecie bez marudzenia zajmować się gromadką co najmniej 10 wnucząt, jakie pojawią się w tym małżeństwie? Ślubujemy. I całe wesele was słucha. Drodzy rodzice, to jeszcze nie koniec. Czy ślubujecie nie zaglądać do garnków syna i synowej? Ślubujemy. Czy ślubujecie z promiennym uśmiechem dostarczać zięciowi piwo w nieograniczonych ilościach? Ślubuję. Zabrakło chyba damskich wokali. Raz jeszcze. Ślubują. Na mocy niniejszego ślubowania staliście się pełnoprawnymi teściami, więc wielkie brawa dla naszych teściów! Część bardziej żartobliwa, a teraz tak już na poważnie dziękuję wam, kochani rodzice, zapraszamy do tańca razem z parą młodą, a wszystkich gości ozdobimy dużego weselnego kółeczka. Kto mi tuż przed snem nucił bajki bye bye i kto przybiegał z psem kiedy mają się każdą złość, każdy błąd, gdy kryłam wielkie łzy w domu najmniejszy kąt. Co wieczór obraz ten kołysze mnie do snu. Tato młody jak maj i mama wśród bzu. Thank you.
Państwa, to nie koniec naszych uroczystości, ponieważ Pana Moda w tej szczególnej chwili przyszykowała dla Państwa takie drobne upominki. Wspólne pamiątkowe zdjęcie na naszej pani fotograf. Dobra, zapraszamy do pięknego wspólnego zdjęcia. Wszystkich Państwa w tej szczególnej chwili dla naszych rodziców. 3, 2, 1, 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam rodzice. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech żyją nam. Rodzice, dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za udział w tym pięknym przedsięwzięciu. Podziękowanie dla rodziców. A odpakowujemy teraz czy później? Później. Później. Tak więc można się ludzie będzie pochwalić. Później, a póki co.